Cześć, tu Ernest! Jak na pewno wiecie, nie ma gry bez błędów i to nic nowego. W każdej grze można szukać jakiejś luki w systemie czy mniejszych niedociągnięć. Historia Fortnite jest pełna takich rzeczy. Niektóre z nich były bardzo groźne. Był taki czas, kiedy oszuści mogli sobie pozwolić na teleportację pod mapę, aby następnie wyeliminować całą mapę i wygrać magicznie grę. Innym razem niektórzy latali niczym supermeni po mapie, załatwiając każdego po kolei. To na szczęście już jest za nami, ale w grze nadal jest kilka mniejszych czy większych błędów, o których dam wam znać w tym filmiku. Na początku odradzam korzystanie z tych błędów w jakimkolwiek trybie. No może poza błędami z Motką i Jack-Jagiem. Uznajcie to za ciekawostki, nic więcej. Chciałbym wam też dać znać, że wszystkie źródła, dzięki którym znam te ciekawostki, są w opisie. Niekoniecznie są to autorzy, ale często ktoś, kto przekazał dalej tą ciekawostkę większej widowni. Okej. Pierwszy błąd, który wam pokażę, pozwala graczom przenikać przez dowolny zniszczalny obiekt na mapie. Do wykonania tego triku wystarczy tylko taran i jakiś cel, a tym celem musi być coś zniszczalnego, czyli na przykład drzewa, kamienie czy ściany. Wykonanie tego triku jest równie proste jak przygotowania. Wystarczy podjechać do czegoś, przez co chcecie przeniknąć, tak żeby zderzakiem dotykać ten obiekt, oczywiście przodem. Teraz należy włączyć turbo i w tym samym momencie wyjść z pojazdu. Jeśli wykonacie ten manewr z dobrym poczuciem czasu, to usłyszycie ten charakterystyczny dźwięk zniszczonej budowli. Magia się jednak zacznie dopiero jak wyjdzie się do pojazdu i ruszy do przodu. To działa z dowolną rzeczą, którą można normalnie zniszczyć. Wystarczy tylko trochę dobrego timingu. Jeśli wyjdziemy z naszego pojazdu będąc w jakimś obiekcie, to zazwyczaj wybuchnie to i to, a my będziemy cali i zdrowi. Kolejnym bugiem, o którym chciałbym wam dzisiaj powiedzieć, jest ten powiązany z lodowiskiem nad lekkim laskiem. Jak wiecie, jeśli wyjdziecie na lód pokrywający tę część mapy, to na waszych stopach pojawią się kostki lodu, dzięki którym możecie driftować po mapie. Okazało się, że po którejś aktualizacji, jeśli włączycie jakąś zapętloną emotkę, zanim wam znikną kostki lodu, to dopóki w jakiś sposób ta emotka się nie zatrzyma, czy to przez upadek, czy wyjęcie broni, to kostki lodu po prostu wam nie spadną. To oznacza, że jeśli będziecie bezpieczni, to będziecie mogli tak stąd po całej mapie emotkować. Tym lepsza kombinacja emotki skina, tym lepsza reakcja przeciwnika. Poza tym, to mogliście już zauważyć, że po wyeliminowaniu przeciwnika, on zdaje się z chęcią was obserwować do końca waszej gry. To jest jednak mały błąd, który sprawia, że gra myśli, że cały czas ktoś nas obserwuje, jeśli go wyeliminowaliśmy. Takie sobie, bo nie wiem, czy emotkować, czy nie. Ostatni błąd, o którym powiem wam w tym filmiku, to śmieszna anomalia w animacji picia. Podczas używania balonu w locie, można używać leczenia. W przypadku prawie każdego leczenia wszystko zdaje się być ok, z wyjątkiem beczki, które jeśli zaczniemy pić w locie, to... I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.